Ho ho ho, tu dici amico Waiki, lava smam kolej odcinek kariery Realu Madryt. Tak pod ostatnim odcinkiem jeden z widzów napisał, że to jest bardziej kariera symulowana, bo tak naprawdę jest ona bardziej symulowana. Tu więcej symulacji niż grania. Granie z Road to Glory, tutaj czasem coś zagram. W tym odcinku zagrałem dwa mecze, zobaczcie skróty bramek z tych spotkań. No i ja postanowiłem sprzedać Isco i za jego miejsce kupić Paula Pogbę. Jak widzicie, Liverpool mi dał 144 miliony. Już nie negocjowałem, przyjąłem tą ofertę. No i miałem grać z United, ale nie gram. Trzeci sezon w ogóle będzie trochę inny, jeśli chodzi o koncepcję transferową. Tutaj mam informację, że Paulo Dybala, nasz zawodnik, otrzymał złotą piłkę. No, w rzeczywistości otrzymają Luka Modric, a tutaj pyk, Paulo Dybala, choć tu już jest drugi rok później. Fajnie, że Dybala został. Zobaczymy, to otrzymają za rok. Isco sprzedany, więc możemy w styczniu ruszyć po Paula Pogbę, który mam nadzieję wzmocni ten skład. No, ja w następnym okienku transferowym planuję kupić, tak naprawdę zmienić Courtois na innego bramkarza i kupić jeszcze jednego środkowego obrońcę, bo Ramos jest już coraz. Ramos. Jezu. Easy. Ramos jest już coraz starszy, więc czas kupić kogoś nowego i mamy Paula Pogbę, dam mu potem numer 6. No i zobaczymy, jak Francuz skomponuje się w Galacticos. Ten sezon był trochę dziwny. Jak widzicie po tytule, no blamaż La Liga, no bo. Nie chcę dużo mówić. Jak widzicie, czasem te mecze symulowane były dobre, będzie źle, ale no jak to mówią, pieniądze szczęście nie dają, nie zawsze się wygrywa. W ogóle symulowanie w FIFA to jest jeden roller coaster. Nie wiesz, czy wygrasz, czy przegrasz. Nawet jak masz najlepszy skład, możesz dostać w dupę z jakimiś tam łajzami na wyjeździe albo nawet u siebie. W tym roku, w tym pierwszym sezonie nie wygrałem Pucharu Króla. W tym roku chciałbym go wygrać, obronić Ligę Mistrzów i oczywiście obronić tytuł. I naszym największym rywalem w walce o tytuł była Sevilla na ten moment. Naprawdę drużyna Sevilla świetnie w tym sezonie sobie radziła. Nie patrzyłem, kogo oni mają tam w składzie, no ale jestem zaskoczony ich w ogóle formą. Tutaj widzicie kolejny mecz, to już ćwierćfinał Pucharu Króla, 3-0 na własnym stadionie z Bilbao, więc półfinał już raczej pewny. Ten mecz z Levante, 2-0. No nie idzie tak źle, no wam powiem, nie źle. Półfinał z Realem Betis, wygrywamy 1-0. Ja czasem jak symulowałem, to zapominałem, czy wygrywałem, czy nie. Te pucharowe mecze. I potem Ligi Mistrzów i nie wiedziałem, czy grać, czy nie. Ryzykowałem. No ja, na szczęście to ryzyko się opłaciło. Mam strasznie dużo piłkarzy, więc myślę, że w nowym okienku, w trzecim sezonie będę zbyt wiele kłopoty. 1-8 finału z Napoli, 5-0 w pierwszym meczu. Czego chcieć więcej? Pewny awans, bo raczej nie przegramy w Neapolu 6-0. No tutaj przegrywamy właśnie z Realem Saragosą, jak mówiłem. Tymi słabszymi się przegrywa. Rewanżowy mecz z Realem Betis w Pucharze Króla. Wygraliśmy to 3-2, 3 bramki, Dybali. W ogóle Courtois wyleciał aż na 2 miesiące, kontuzja. No i broni Unii. Tutaj przegrywamy z Leganes. No i rewanżowy mecz z Napoli 1-1. Pierwszy meczu 5-0, w rewanżu 1-1. Fiska forma. No i zaczynają się takie spotkania trudne. No Valencia, no to nie jest łatwy rywal. Atletico, porażka. Zaraz 3 dni później graliśmy z Barceloną. Widzicie trochę, no też przegrywamy. No i właśnie takie mecze, jak się przegrywa, to się potem mistrzostwa nie zdobywa. Tutaj remisujemy z Realem Betis. Gramy z Gironą, remis kolejny, strata punktów. No wpadliśmy trochę taką słabą. Marzec, kwiecień to był słaby okres dla Realu. Tutaj przegrywamy z Celtą Figo. Straciliśmy tak mnóstwo punktów i jakbyśmy nie tracili tych punktów, no to byśmy mieli mistrzostwo w ręku, w garści, a tak musieliśmy walczyć. Tutaj wygrywamy z Sevillą. Mieliśmy 7 punktów do ich straty i mamy 3. Tu przegrywałem pierwszy mecz z Romą 2-1. Ja myślałem, że wygrałem pierwszy mecz. Potem symulowałem zamiast zagrać, powiem. Zaryzykowałem. Tu przegraliśmy z Villarrealem, już wam powiem, że mistrzostwo już nie dla nas. No i tak się spodziewałem, że to Sevilla z Gany, która prowadziła przez większość sezonu. A jak zobaczycie na koniec, to ktoś inny. A nie, to z Romą było rewanżowe. Tu z Liverpoolem w półfinale. Ja pitonie, ja to tak nagrywam, na nie patrzę. Gadam do siebie, gadam do ściany. Real Sociedad. Już grałem rezerwowym składem. No Liga to jest blamaż w tym sezonie. Ale jest za to finał Ligi Mistrzów, Pucharu Króla, więc szansa na dwa trofea.
Eibar to chyba była już ostatnia kolejka, jak się nie mylę. Wygrywamy 2 do 0. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze Atletico Bilbao. Chyba był ostatni mecz. 4 do 0. Fajnie, że tak pod koniec sezonu wygrywamy. Szkoda, że wcześniej traciliśmy głupie punkty. No i jesteśmy trzeci. Barcelona mistrzem. Barcelona, która przez cały sezon nie prowadziła. Pod koniec dopiero sezonu awansowała na pierwsze miejsce. No i biedna Sevilla, bo mieli szansę na majstra. No ja to się zbłaźniłem w tym sezonie. Tutaj macie drogę moją i City do finału Ligi Mistrzów. No i Puchar Króla. Puchar Króla Atletico pokonał Barcelonę w półfinale. Getafe też pokonali. Tutaj też kogoś tam pokonali. Tak właśnie patrzę. No i fajnie, możemy zdobyć dwa trofea, więc to nie jest źle. Fajnie była potrójna korona i powiem wam, myślałem, że w finale Pucharu Króla będą karne. To był tak nudny mecz, że naprawdę to był dramat. Tutaj strzał, obrona, ale Marco Asensio dał nam zwycięstwo. Hiszpan dobił strzał Mbappé. I właśnie ta bramka dała nam wygraną w tym spotkaniu. 1-0. Tutaj źle odbił bramkarz. To Oblak nadal tam broni? Ja nie patrzyłem. No i wygrywamy to trofeum. Puchar Króla jest nasz. Więc mamy kolejne trofeum, mamy już ligę. Pierwszego sezonu Puchar Króla, no i czas obronić tytuł mistrza, Ligi Mistrzów oczywiście. W finale zmierzymy się z Manchesterem City Pepa Guardioli. I tutaj widzicie drogę Manchester United w półfinale. W FIFA to są śmieszki. A w FIFA może United jest dobre, w rzeczywistości jest wielkim jednym niewypałem. No i macie mój skład. Skład trenera Realu, Bartek Kostucha trenerem, no i szansa na piąte trofeum z rzędu. Kowacie jako SPD, bo Casemiro nie gra za kartki. Więc teraz zobaczycie skład City. No City znani, James Rodriguez czy Dani Ceballos z mojej drużyny. Thierry Ambrose, bardzo mnie zaciekawiło, że gra na lewe skrzydle taki piłkarz jak Ambrose, serio. FIFA jest tak realistyczna. No jeszcze Mariano. Ambrose nie wiem, ile ma Sovera, 70. No i finał Ligi Mistrzów był jednostronny tak rok temu. Real był najlepszy, już w czwartej minucie Kylian Mbappé strzela bramkę na 1 do 0. No myślę, że jak będę grał w finały Ligi Mistrzów, to ja będę ciągle wygrywał. I tyle w temacie. Co tu się dzieje? A nie wyciąłem jednego fragmentu, w którym nic się nie działo. Mbappé strzela bramkę, cieszy się, dziękuję Bogu. No 1 do 0. No i potem 2 do 0. Zdobywca złotej piłki Paulo Dybala strzela drugą bramkę. No i City jest na kolanach w 13 minut. No jak na razie drużyna Pepa Guardioli nic nie gra, no i nic nie grała. Tutaj jeszcze mieli szansę, bo tu Sergio Ramos fauluje Sergio Aguero w polu karnym. No i sędzia, zasłużenie, podyktował rzut karny dla Manchesteru City. Kupi faula Ramosa, Ramos się starzeje, już jest coraz gorszy. I tutaj Aguero, jakby tu trafił, to może jeszcze byłoby spotkanie, a tak... Courtois świetnie broni, Real wyprowadza kontrę. Marcelo chciał tu pięknie zagrać do Mbappé, ale się nie udało. Ale tu akcja City fatalnie, Marquinhos świetnie tu odbiera piłkę. Zobaczcie na ten pas. Carvajal podał do Rashforda, Marcus Rashford do Sané, a ten strzela na 3 do 0. Aguero nie strzela karnego, Real strzela na 3 do 0. Sané się nie cieszy, bo ma szacunek do swojego byłego klubu, ale Aguero trafił na 3 do 1, zawsze coś, co nie? No. No i co? No i koniec. Wygrywamy po raz drugi Ligi Mistrzów z rzędu. Będzie feta. Puchar jest nasz. La 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 la. Nikt go nam nie zabierze. Oczywiście, jeśli wam podobał się ten odcinek, nie możecie dać łapkę w górę. Dziękuję za nowe suby. Kolejny puchar jest nasz. No i w trzecim sezonie trochę się zmieni. Zobaczymy jeszcze, ile jeszcze będę ciągnął tą karierę Realu. Czy trzeci sezon po prostu nie będzie ostatni. I może zacznę nagrywać coś innego z trybu kariery. To tyle, dziękuję i do usłyszenia.